i przypominam radnym, że jesteśmy w punkcie dyskusja. I proszę Państwa, zapytuję radnych, czy mają jakieś kwestie związane z tym, o czym procedujemy. Proszę bardzo. Zabieranie głosu. Proszę bardzo, radna. Bardzo proszę, przepraszam panią radną, proszę sołtysów już o ciszę, bo to jest nagrywane ważne sprawy. Także bardzo się proszę skupić na tym, o czym rozmawiamy. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałam zadać króciutko odnośnie decyzji, która zapadła w naszym klubie w sprawie udzielenia absolutorium. I tutaj powiem tak, nie było jednomyślności, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji, aczkolwiek po przeanalizowaniu wszystkich za, przeciw, jak również biorąc pod uwagę, że mamy tutaj nową radę, większości radni są nowi, jeszcze się uczą, prawda, i dochodzą do pewnych wniosków, wzięliśmy również pod uwagę różne zaistniałe okoliczności i chcę powiedzieć imieniu klubu, że klub jest za udzieleniem tego absolutorium, aczkolwiek jest to takie za troszeczkę na kredyt. Wiele Państwu tutaj mówione, aby Skarb nam wyświetlał wiele informacji odnośnie realizacji tego budżetu. Ja powiem od siebie tylko tyle, żeby nie wyszło, że będę tutaj opowiadała tak, jak to zrobiłam posłownie. Jest też sporo nieczegółości. Wiadomo, że one się zdarzać będą. Zdarzały się zawsze i bo wiąże się to z różnymi, można powiedzieć, różnymi sprawami. Są pracownicy, którzy są odpowiedzialni za pewne etapy przy wykonaniu budżetu. Nie wszystko było cukierkowe i krystaliczne, bo inwestycje pewne jeszcze trwają, powinny być wykonane, prawda? Czy zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego nie są też wszędzie wykonane, może tak jakoś powinny wykonane być. Natomiast, tak jak powiedziałam, jest nowa kadencja, można powiedzieć, że dla pana Wójta ciągłość, tak? Bo dla pana Wójta jest ciągłość działania, bo już był poprzedniej. Ale zwracam tu szczególną uwagę na to, że jest to nowa kadencja dla nowej rady. Nie chcemy pokazywać, że jako grup opozycyjny wetujemy cokolwiek, jesteśmy przeciw. Absolutnie. Otwieramy się na współpracę. Doceniamy to, co było zrobione w sposób pozytywny. Aczkolwiek zwracamy uwagę na to, aby pan Wójt zwrócił jednak uwagę na poszczególne działania swoich referatów, na to, w jaki sposób są dokumenty przyjmowane do gminy, na to, czy dotacje są dobrze rozliczane. Mamy tu na myśli m.in. grupy odwag, te dokumenty, które są, czy takie, które wpływają do urzędu, są to dokumenty wystarczające, czy są trafili. Są to niedociągłości takie, na które naprawdę trzeba zwrócić uwagę w sposób szczególny, żeby nie rościły one później różnych zastrzeżeń. Zdaję sobie sprawę, że wójt jednoosobowo nie jest w stanie zaplanować nad wszystkim, bo ma do tego referaty i odpowiednich pracowników. Chcę tutaj po raz kolejny zwrócić uwagę na to, żeby te czynności były jednak dopełniane, żeby fundusze sołeckie były rozliczane też bardziej szczegółowo, żeby na przykład tam, gdzie ziemia była wywieziona, tutaj mam na myśli Piotrowice, były realne konfidowania, ile tej ziemi i tej dobrotek były faktycznie dowiezione. To są niby, proszę Państwa, szczegóły, o których nie mówi się w sprawozdaniach. To sprawozdania cyfrowe, jakkolwiek my tutaj nie świetnimy i pokażemy, będą się nam zgadzać cyfrowe, ale tutaj chodzi o takie szczegóły, które powinny być dograne i na to jako grup chcemy zwrócić szczególną uwagę, żeby w tych następnych latach po prostu pan wójt może tak bardziej położył nacisk na niby na kierowników, czy na pracowników, żeby te sprawy były dopięte, żeby już to wszystko wyglądało po prostu poprawnie. Także w ramach tego, co powiedziałam, na kredyt dajemy panu wójtowi jako klub, udzielamy absolutorium. Stawił właśnie akcentem na, żeby zwrócił uwagę w sposób szczególny na dopięcie obowiązków poprzez pracowników poszczególnych referatów, żeby nie budziły one zastrzeżeń, żebyśmy wszyscy faktycznie byli jednomyślni i żeby
jeszcze takie pytanie, bo ta komisja rewizyjna troszeczkę wspomniała o tym, komisja budżetowa też, ale nie było wyjaśnień co do funduszu Piotrowic. Tam nie został wykonany 100% i chciałbym usłyszeć wyjaśnienia, dlaczego nie został ten fundusz w 2014 roku wykonany 100%. Dziękuję. Czy są jakieś jeszcze pytania i głosy w dyskusji? Pan Krakowiak? Proszę bardzo, udzielenie odpowiedzi. Panie wójcie, udzielam. Proszę Państwa, ja powiem tak, że absolutorium to jest ocena z wykonania budżetu za 2014 rok. Nie ma absolutorium na kredyt. Jeśli Państwo uważacie, że na kredyt, ja kredytów nie przyjmuję. Jeśli jest ocena rzetelna, głosujemy za tak. Jeśli nie, głosujemy inaczej. Natomiast z tej wypowiedzi pani radnej Pasek, to tak wygląda, że no niby wszystko jest w porządku, ale jednak. Ja myślę, że to, co powiedziałem, że absolutorium to jest ocena wykonania budżetu i to, co było w latach poprzednich, po prostu rzeczą niedopuszczalną. Wynikanie, czy kupił piłę motorową, czy tam zrealizował taką czy inną drobnostkę, bo to nie o to chodzi w absolutorium. Jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki w Piotrowicach, on został wykonany w 100%. Tylko widzi pan, panie radny, problem polega na tym, że jeżeli się zapisze Fundusz Sołecki w taki sposób, że kwota 15 tysięcy złotych, przepraszam, kwota 10 300 złotych ma wystarczyć na nawiezienie ziemi, zasianie traw, zakup i montaż słupków do siatki, zakup elementów ogrodzenia kortu tenisowego, to jakby pan sobie zadał trochę trudu i policzył, to jest wydatek około 200 tysięcy złotych, a nie 10. Więc jeżeli jest zadanie zbyt rozbudowane, to oczywiście rozpoczynamy realizację tego zadania do wyczerpania środków. Środków wystarczyło na dowiezienie i wyrównanie ziemi i traktujemy to, że Fundusz Sołecki został wykonany w 100%, bo w innym przypadku pan sobie wpisze urządzenie boiska, które kosztuje 500 000 złotych i co? No i ten fundusz nigdy nie będzie wykonany z roku na rok, z Funduszu Sołeckiego, tak? To ja myślę, że tutaj nie o to chodzi w realizacji Funduszu Sołeckiego. Albo trzeba podejmować takie zadania, które są adekwatne do kwot, albo nieznacznie przewyższają kwoty, albo lekko są niedoszacowane, albo no, później nie stawiać zarzutów, że Fundusz Sołecki został niewykonany. On został wykonany w 100%, jeśli chodzi o Piotrowicę. Proszę bardzo, radny Wodowski. No wszystko jest w porządku. Tylko kto ten wniosek przyjął do realizacji? Jeżeli z góry było wiadomo, że nie da się go wykonać za tego wysoką, no przecież pan go przyjął, prawda, i podpisał. Proszę pana, nie jest z góry wiadomo, to jest po pierwsze, a po drugie, to jeszcze raz mówię, że my przyjmujemy zadania i realizujemy je w kolejności, a więc teraz zebranie sołeckie, Rada Sołecka musi jak gdyby cofnąć się do tego protokołu i zobaczyć, co chciała, żeby było zrealizowane, a na ile wystarczyło pieniędzy. Bo dalej nie będzie tych słupków i tej trawy, bo tam dalej trzeba na kolejny fundusz, za kolejny fundusz dowieźć ziemi. No,
trzeba wiedzieć, ile tej ziemi trzeba, jak to kosztuje i w którym momencie mamy siać trawę. Tutaj z tego to wygląda w ten sposób, że wójt powinien przywieźć dwie wygrodki piachu, dwie wygrodki ziemi, kupić słupki, żeby je postawić i rzucić trawę, żeby zrealizować fundusz. Natomiast w roku następnym użyć to wszystko, żeby znów dobić trawy i znów dosiać trawy. No, jest to chyba taka mocna niegospodarność. Więc dobrze by było na przykład przyszłość, żeby w takich spotkaniach miejskich w sprawie funduszy sołeckich były kompetentne osoby z urzędu, które mogłyby pomóc mieszkańcom w rozeznaniu, jakie będą potrzebne środki na konkretny cel. Bo nie jest tutaj, tak powiem, w stanie określić, że tej ziemi potrzeba 10, tylko 15 czy 30. Myślę, że pan ma rację. Dlatego? Bo generalnie, przepraszam, że wtrącam, ale to ważna sprawa. Dzisiaj budżety partycypacyjne są tak wskazywane jako instrument po prostu udziału lokalnej społeczności. Faktycznie, że na zebraniach sołeckich wiele rzeczy, tak jak widzimy, to wynikła sprawa na początku sesji, trzeba je być może inaczej trochę przemyśleć i zorganizować, żeby po prostu faktycznie nie wpisywać czegoś w taki sposób, jak tutaj. Dlatego już podjęliśmy działania w tym kierunku i postanowiliśmy, że będzie zebranie z sołtysami. Ono już jedno się odbyło, ja zasygnalizowałem. Chodzi o to, żeby sołtysi przed spotkaniami sołeckimi w sprawie funduszy sołeckich zorientowali się mniej więcej i przyszli do nas tutaj do Urzędu Gminy z propozycjami, nie wiem, czy to będzie jedna, dwie, trzy propozycje, żebyśmy mogli przeanalizować, czy po pierwsze jest to, o czym tutaj mówimy, adekwatna inwestycja do środków, czy środki do zamierzonej inwestycji. Po drugie, chodzi też o własności gruntów. Taki temat przerabialiśmy w Sadkowie, tam gdzie Rada Sołecka podjęła uchwałę o budowie chodnika od kościoła do zakrętu. Nie ma własności albo nie ma wystarczającej własności, bo zazwyczaj mieszkańcy opierają się na tym, co wiedzą. Na tym, co wiedzą. I ja się często spotykam w swojej pracy z takim stwierdzeniem: panie wójcie, ja to wiem, bo tutaj tyle lat mieszkam i tu jest tam 4 metry droga. Natomiast jak się sięga do mapy, to się okazuje, że tam jest 2 metry albo nie ma w ogóle. Przykład ostatni. Rozmawiałem z panią radną na temat drogi z Maryna w stronę zakładu karnego. W stronę zakładu karnego do Piony. Okazuje się, proszę państwa, że pierwsze tam 200-300 metrów tej drogi to jest na gruncie prywatnym. Całkiem na gruncie prywatnym. Natomiast dalej jest to teren zakładu Kroniku Upadłości. Cały czas mieszkańcy twierdzili, panie wójcie, to jest droga gminna, dalej jest gminna, dalej jest drogą Pionem czy miasta Piony. Ani jedno nie jest prawdą, ani drugie nie jest prawdą. Więc to jest pierwsza taka nasza propozycja, żeby właśnie były konsultacje państwa sołtysów, każdego sołectwa tutaj w gminie odnośnie propozycji. My powiemy wtedy, proszę państwa, pierwsza propozycja jest nierealna, druga, trzecia, tak, wybierajcie. A po drugie, to też w kontekście wypowiedzi pani sołtys ze Słupicy, kiedyś na zebraniu Słupicy, ja się też z tym zgadzam, że do każdej komisji odbioru takich prac będziemy prosili przedstawiciela Rady Sołeckiej. Czy to będzie sołtys, czy osoba przez sołtysa wskazana, wtedy nie będzie wątpliwości, bo później, po roku czasu, ja mówiłem o tym w Słupicy na spotkaniu, jeżeli mieszkańcy przeznaczają pieniądze na tłuczeń i podejmują decyzję, że 10 cm tego tłucznia wystarczy, to za rok sporo tego tłucznia wyjdzie w ziemi, jeżeli ona jest piaszczysta, trochę zarośnie z boku, później są niepotrzebne nieporozumienia. Będzie w roku odbioru, proszę państwa, możecie całą Radę Sołecką możemy wpisać do takiej komisji odbioru, bo mnie też zależy na tym, żeby prace, które
są wykonywane, były wykonane w sposób dobry, chociaż tutaj od razu zaznaczam, to Państwo decydujecie, jaka ma być grubość położonego tłuszcza na drodze. Jeżeli mieszkańcy określają, że wystarczy 10 cm, w mojej ocenie jest to dużo za mało i wiadomo od razu, że ta droga za 2 lata będzie do poprawy. Ta dyskusja utwierdza mnie w przekonaniu, proszę Państwa, że skierowanie statutów sołeckich do konsultacji jest niesamowicie ważne. Czyli trzeba, jednak zachęcam do tego, żeby nad tymi statutami się pochylić. Te różne sprawy, o których rozmawiamy, można w takim statucie ująć i będzie po prostu łatwiej współpracować. Teraz na pas, proszę. Już myślę, że w końcu zamknięcia tej dyskusji. Ale został przywołany temat Funduszu Sołeckiego dla wszystkich Państwa i dla przede wszystkim sołtysu. Tak naprawdę czynności związane z podjęciem uchwały w sprawie realizacji czy w ogóle przyjęcia Funduszu Sołeckiego określa nam ściśle ustawa. I teraz wnioskodawcą podjęcia takiego przedsięwzięcia to jest nie tylko sołtys czy Rada Sołecka, bo jeżeli zbierze na przykład 15-osobowa mieszkańców, to również mogą taki wniosek złożyć, prawda? I tutaj każdy jest to, co określam, mówiąc krótko, przy udzielaniu absolutorium, żeby pracownicy merytoryczni, którzy w urzędzie gminy przyjmują takie wnioski, zwracali uwagę na przyjęcie wniosku po prostu w ramach realizowania w danej kwocie. Bo zarówno, czy są tysi, czy Rada Sołecka, czy ta grupa 15-osobowa mieszkańców, bo taki jest wymóg ustawowy, może faktycznie niejednokrotnie być w błędzie, prawda? A to urząd już na wstępie przyjmując taki wniosek powinien zweryfikować, czy to jest wniosek. Wniosek powinien, też ustawa mówi, co powinien zawierać listę obecności, uchwały sołectwa, jak również wykaz przedsięwzięć i realizację w kwocie, tak? Czyli jeżeli przyjmujemy, że to ma być inwestycja w danej kwocie, to wnioskodawca, ktokolwiek by nie był, powinien się przygotować, taki wniosek złożyć już realny do wykonania. Jeżeli pracownik merytoryczny widzi, że ta kwota, która jest nieadekwatna do realizacji tego zadania, po prostu wzywa do uzupełnienia wnioskodawcę i bądź mówi, że to jest nie do wykonania. Teraz, proszę Państwa, zmieniła się ustawa o Funduszu Sołeckim. Mamy możliwość podejmować w sposób dwukrotny uchwały, tak, jeżeli dana uchwała jest nie do realizacji, bądź chcemy ją zmienić, ale możemy to uczynić przed momentem, kiedy wójt rozpocznie realizację jako pierwszego wniosku. Te wszystkie czynności są do zrobienia. Jeżeli nie było tego rodzaju właśnie nieścisłości, że nie da się oszacować, bo pewnie, że nie da się oszacować, ile potrzebnych jest wywodek ziemi czy innych rzeczy przez być może sołtysa czy grupę osobą 15-osobowych mieszkańców, ale pracownicy Urzędu Gminy w Działach Inwestycjach już taką wiedzę pewną mają. Więc tutaj to, co powiedziałam, żeby położyć nacisk na pracę merytorycznych komórek, które obsługują, pomagają mieszkańcom i ustawowych terminach, jeżeli są niedociągłości, takowe wyzwania wystawiane i wtedy wszystko jest do zrealizowania, wszystko jest do naprawienia i nawet przy takiej ciągłości działania i realizacji mamy możliwość ten wniosek przyjąć powtórnie i uzyskać jeszcze refundację. To, co Pani powiedziała, statuty, bardzo ważna sprawa, bo faktycznie statuty SOLES, statut gminy, tak, ma dużo nienaciągnić, wiele rzeczy jest niesprecyzowanych, w jaki sposób mają się odbywać. Są to żynki, proszę Państwa, też są też potrzebują jakichś pieniążków na miejsce czy okolicznościowe prawda, sytuacje. My też możemy w takich statutach zawrzeć sposób, w jaki sposób możemy te pieniążki dać i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wchodziła w szczegóły, bo potrzeb jest dużo. Właśnie tak. Ale musimy te statuty na tym się ukazać, szanowni Państwo, tak sprecyzować, żeby nie było takich sytuacji, że nam się to nie podoba, bo ktoś coś źle służył. Jeżeli będą miasta czytać te zapisy w statutach, wszyscy będziemy musieli przestrzegać, oczywiście zgodnie z prawem, bo kancelaria przeanalizuje zgodnie z zapisami ustawy. Nie będzie nie wyciągnąć. Myślę, że wspólnie powinniśmy pracować nad tym, żeby była jak najmniej takich sytuacji i żeby ta praca ubrała się zarówno na szczeblu gminnym, czy nawet dla Państwa.
zawsze w Urzędu Władzy w terenie, prawda, żeby to było wszystko zweryfikowane i zapisane gdzieś. Wtedy odnosimy się do konkretnych zapisów i jest to prościej. Ja myślę, że dziękuję, może zamkniemy dyskusję. Myślę, że każdy ma już swoje śledzenie na to, że to zamknięcia to jest ten miarę. Natomiast faktycznie ja tutaj dziękuję, że radni, jak to siebie sami nazywają opozycyjni, zechcieli zauważyć, że my też tutaj z urzędu, ja również zauważyliśmy to pewne mankamenty i komisja, już rozmowa tutaj była, pewnie do Państwa radnych trafi taka propozycja, aby ta komisja statutowa nie była tylko komisją doraźną, zmiany statutu gminy, nad którymi pracuje ta komisja. Musimy jeszcze rozszerzyć jakby tutaj te kwestie statutu właśnie jako prawa miejscowego sołectw. Więc to jest dobry moment do tego, żeby właśnie troszeczkę w inny sposób zorganizować sołtysów, rady sołeckie, uaktywnić, prawda, w terenie, no i później ten statut jako prawo miejscowe umożliwiłby z kolei urzędnikom, bo to da im podstawę do procedowania zgodnie właśnie z tym dokumentem, prawda? Dzisiaj ja chcę jeszcze poinformować, że również została dokonana szeroka analiza wykorzystania funduszu sołeckiego i uczestniczyliśmy tu jako gmina w takim zebraniu bardzo może praktyczno-naukowym zorganizowanym na uniwersytecie, gdzie po prostu była właśnie podnoszona kwestia ważności budżetów partycypacyjnych. Dlatego ta analiza naszego funduszu sołeckiego, wykorzystania tego funduszu na przestrzeni 3 lat i w sposób taki syntetyczny, wskaźnikowy i analityczny zostanie Państwu przekazana również sołtysom, żeby mogli zobaczyć, jak ich sołectwo jest na ile sprawny, jak ten fundusz jest wykorzystywany, jak jest gospodarowany. Na pewno to tam nam też da obraz i wójtowi, i urzędnikom, co polepszyć, żeby te pieniądze no, były zagospodarowywane, prawda? Ja jeszcze tylko jedno zdanie, bo powiedzieć pani radnej Pacek, ja się oczywiście z panią zgadzam, tylko że doskonale pani też wie, że dopiero od ubiegłego roku mamy możliwość zmiany w trakcie roku dokonywania zmian w funduszu sołeckim w zadania. Natomiast wcześniej, proszę Państwa, było tak, że sołtysi zazwyczaj w ostatnim tygodniu składali nam wnioski, no jeżeli nie w ostatnim, to troszkę wcześniej. Okej, 7 dni od czasu było, ale proszę Państwa, to 21 wniosków dogłębnie przeanalizować i zadania, czy one są realne, czy nierealne, czy na naszych gruntach, czy nie na naszych gruntach. No to nie zawsze się to udawało. Wszyscy się uczymy tego funduszu sołeckiego. Ja myślę, że powolutku dochodzimy do perfekcji. Jeżeli teraz, w tym roku, wprowadzimy taką zasadę, o której już powiedziałem, że to Państwo sołtysi robicie jakiś sondaż, czy tak jak Pani Radna powiedziała, grupa mieszkańców, ale ja bym tutaj nie tworzył drugiej grupy 15 mieszkańców. Ustawa tak, ustawa zezwala, ale ja proszę Państwa mierzę w tym kierunku, żeby nie było takich znów konfliktów, że tutaj Rada Sołecka, a tutaj my sobie 15 osób, oczywiście demokracja i możemy wszystko, to że ta demokracja czasami idzie w jednym kierunku, co trzeba. Jeżeli, proszę Państwa, uporządkujemy sprawę tych zadań i te zadania będą realne, czy kwoty do zadań, czy zadania do przypisanych kwot, to gwarantuję Państwu, że to wykonanie będzie inne, nie będzie rodziło jakichś niepotrzebnych nieporozumień i zwroty z wojewody będą 100%. W ramach tych środków, które zwraca wojewoda. Dziękuję za wyjaśnienie. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy teraz do punktu kolejnego porządku, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok. Proszę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwałam nr 9, uchwalona przez 30, uchwalona przez 2015 Rady Gminnej w Lewnictwo z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok. Podstawa prawna. Rada Gminnej w Lewnictwo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok postanawia się o ich zatwierdzeniu. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytanym brzmieniu? Podnosimy rękę do góry. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium budżetowi gminy Jednia Letnisko z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 9, łamane przez 61/2015. Rady Gminy Jednia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Jednia z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Podstawa prawna. Rada Gminy Jednia po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdaniem finansowym za 2014 rok, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela wójtowi gminy Jednia Letnisko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Proszę Państwa radnych o... Przechodzimy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytanym brzmieniu? Podnosimy rękę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, podziękować za dobrą współpracę w trakcie prac nad tym sprawozdaniem i nad udzieleniem, nad uchwałami o udzielenie absolutorium wszystkim radnym. Państwo się bardzo zaangażowaliście w toku tych prac, sumiennie, rzetelnie, jak najbardziej ta współpraca przebiegała bardzo prawidłowo. Szczególnie tutaj kieruję słowa podziękowania do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która w profesjonalny sposób, trzeba to przyznać, oddać tutaj honor. Pani Jadwidze Brus prowadzi pracę przy tej komisji i oczywiście Komisji Budżetowej, którą kieruje Pan Mieczysław Kalin. Te komisje zgodnie, rzetelnie i bardzo tutaj profesjonalnie współpracowały, o czym chociażby świadczyły wydane opinie przez organ nadzoru. Chcę również ze swojej strony podziękować wójtowi, pracownikom, szczególnie tutaj panu skarbnikowi, za wprowadzenie bardzo takiej pozytywnej tutaj sytuacji, a mianowicie prezentowanie tego, co interesuje wszystkich mieszkańców o stanie gminy w sposób bardzo profesjonalny, przejrzysty. Państwo możecie się do wszystkiego odnosić, te prezentacje, one dużo pokazują i są w tak sposób prosty przekazywane, że pozwalają zrozumieć po prostu bardzo trudne zagadnienia związane z finansami publicznymi. Dziękuję jeszcze radnym, prawda, jak się nazywają, sami zresztą, bo nikt ich tutaj nie nazywa opozycyjnymi. Myślę, że to jest bardzo dobry sygnał dla mieszkańców do współpracy właśnie nad dalszymi budżetami. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, oddaję Panu głos. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja w imieniu własnym i
moich współpracowników. Bardzo serdecznie dziękuję za to absolutorium, bo rzeczywiście jest to ocena całorocznej pracy całego zespołu. Ja zdaję sobie sprawę i zgadzam się z tym, że pewnie są jeszcze niedociągnięcia i nigdy nie ma tak, że chociaż chcielibyśmy, każdy z nas by chciał, żeby było idealnie, żeby ta praca, żeby ta obsługa mieszkańców była w sposób taki perfekcyjny, profesjonalny, ale no, musimy też zrozumieć, że z jednej strony mamy pracowników, mamy urząd, a z drugiej strony mamy bardzo często zdenerwowanych, sfrustrowanych też mieszkańców, czasami przedsiębiorców, którzy chcą coś zrobić na terenie, nie pozwalają na to przepisy. Dzisiaj w przerwie rozmawialiśmy o jednym z takich przypadków, więc proszę Państwa, praca w samorządzie nie jest łatwa, bo to jest praca ciągle z mieszkańcami, ciągle z ludźmi. Staramy się jak możemy, ja również jako kierownik jednostki staram się i ciągle też tłumaczę pracownikom, że ten pedent po drugiej stronie, no to on ma prawo powiedzieć wszystko i zachować się też w sposób różny, natomiast od pracownika wymaga się postawy o bardzo takiej wysokiej etyce i wysokiej kulturze. I do tego będziemy dążyć, żeby nasz urząd ciągle się doskonalił i tak wyglądał. Cieszy mnie, proszę Państwa, coraz wyższa taka, można powiedzieć, jakość zarządzania działami kierowników, coraz wyższa jakość obsługi pracowników czy mieszkańców poprzez pracowników urzędu. No i taka fachowość merytoryczna. To, co Pani Przewodnicząca już powiedziała, wspaniała prezentacja, przygotowana w taki sposób, jak się nie prezentuje w urzędach gminy sprawozdań dla mieszkańców, bo mamy kamerę, więc oglądają, będą oglądać i mieszkańcy, ale i sołtysi, i radni. Takich prezentacji w urzędach gminy nie ma. Bardzo serdecznie dziękuję za ten profesjonalizm. Ma być ta przejrzystość, klarowność wszystkich danych i sytuacji gminy. Chcę Państwu jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, co będzie potwierdzeniem tego, co mówię. Otóż, jak Państwo wiecie, zrealizowaliśmy pierwszą część etapu cyfryzacji. Po tym etapie jednostka wdrażająca dokonywała kontroli realizacji i zamówień publicznych. Na etapie całej dokumentacji z zamówień publicznych i później realizacji tego projektu. To, co mówiłem już na początku, na wstępie, każda kontrola ma przełożenie finansowe. A więc, krótko mówiąc, za wszelkie nieprawidłowości, niedociągnięcia są kary finansowe. Już także po fakcie, po wykonaniu realizacji zadania. I chcę Państwu powiedzieć, że z tej cyfryzacji jedna z gmin otrzymała karę ponad 1 000 000 zł, druga z gmin 450 tysięcy złotych, jeszcze inna gmina 300 tysięcy złotych, a my otrzymaliśmy 0 kary. Dlatego tutaj bardzo serdecznie dziękuję panu Mariuszowi Ruszkowskiemu, który od początku do końca przygotowywał całą procedurę przetargową, panu Marcinowi Narożnikowi, też jest w tym zespole. I to jest, proszę Państwa, dowód na to, że ten profesjonalizm w naszym urzędzie gminy jest bardzo wysoki. Ale zawsze, powtórzę to jeszcze raz, musimy brać tą drugą stronę. To jest tak, jak i w ocenie budżetu, przygotowaniu absolutorium, w ustawie jest napisane, że jeżeli są niedociągnięcia, czy budżet jest niewykonany, to trzeba głębiej sięgnąć, zajrzeć, dlaczego, jakie były przyczyny, jakie były okoliczności. I bierze się pod uwagę okoliczności ewentualnego niewykonania, a nie odnosi się do czystego procentu, czy do wielkości niewykonania tego budżetu. To jest bardzo istotne. Ja oczywiście nie uchylam się i
zawsze poddaje się ocenie, czasami mocnej, ostrej ocenie, ale zależy mi na tym, żeby ta ocena była, jeżeli jest ta krytyka, to żeby ona była taka prawdziwa i merytorycznie uzasadniona. Bo jeżeli krytyka jest merytorycznie uzasadniona, to wtedy możemy swoje błędy weryfikować. A jeżeli krytyka polega na tym, że bo mi się wuj nie podoba, albo mi się nie podoba Ruszkowski czy narożnik, no to taka krytyka do niczego nie prowadzi i wiadomo, że ona jest tylko taką krytyką powierzchowną i powiedziałbym wręcz polityczną. Dziękuję bardzo. Po prostu nie jest. Proszę Państwa, tym sposobem bardzo ważne zagadnienia, które dzisiaj tutaj nas zgromadziły, zostały przez nas już zadecydowane. Realizujemy dalej porządek obrad. Jesteśmy w punkcie 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego, małolitrażowego dla potrzeb Komisariatu Policji 5. Proszę odczytać projekt uchwały. Przepraszam bardzo, czy Państwo, bo faktycznie Pan Wiceprzewodnicząca odpowiada, czy jakieś pytania, jakaś dyskusja na temat tego projektu? Były już przesuwane środki, bardziej podpisane. Proszę. Proszę bardzo. Tak, środki, zresztą tak jak w paragrafie 2 uchwały zostały zabezpieczone. Jest to formalność do podpisania takiego porozumienia, należy podjąć taką uchwałę. Tyle wnioskodawca, a radni mają pytania? Nie, to przechodzimy do odczytania projektu uchwały. Uchwała nr 9, uchwała nr 62/2015. Rady Gminy Jawlińsko z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego małolitrażowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Piątek. Podstawa prawna. Rada Gminy Jawlińsko uchwala co następuje. Paragraf 1. Przekazuje się na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego środki finansowe w wysokości 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego małolitrażowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Piątek. Paragraf 2. Na pokrycie wydatków, o których mowa w paragrafie 1, zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy Jednoletnisko na 2015 rok. Dział 754, rozdział 75404, paragraf 61-70. Paragraf 3. Warunkiem przekazania środków finansowych, o których mowa w paragrafie 1, określi porozumienie zawarte przez wójta gminy Jednoletnisko z mazowieckim komendantem wojewódzkim policji. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jednoletnisko. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Formalnie jeszcze chcę zapytać, czy komisje zajmowały się tym projektem uchwały i oddawali pozytywnie Państwo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytanym brzmieniu? Głosujemy przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jednoletnisko. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Uchwała. Proszę.
czy komisja tak w międzyczasie zajmowaliście się Państwo? Jaka jest opinia komisji? Opinia jest pozytywna, jest to uchwała o charakterze takim porządkującym jakby całą dokumentację, która jest potrzebna do przyznawania tego rodzaju pomocy dla uczniów. Dziękuję bardzo. Czy radni mają jakieś pytania w sprawie tej uchwały? Proszę Państwa, musimy chwilę poczekać, chyba że Pan Wójt zabierze głos. Zarząd za 5 minut to są przerwy, proszę Państwa.